Cześć, cześć, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem, jedno kliknięcie. Dziękuję za te wszystkie łapy w górę, bo to pomaga rozwijać cały kanał. Dzisiaj w piłce za dużo się nie dzieje, więc z ratunkiem przychodzą chłopacy, którzy grają 3 kupony. Myślę, że jest z czego wybierać, czyli na spokojnie dzisiaj 3 kupony za 100. Oczywiście promocja bez ryzyka przegranej na pierwszym kuponie jest cały czas aktualna. Jeżeli nie macie konta w BetClicku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiamy 50, tak jak teraz widzicie, no to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie kursy, typy, dyscypliny, ile zdarzeń, nieważne, za 57 zł, jeżeli nie wejdzie, no 5 dych do was wraca, można je wypłacić. Jeżeli wejdzie i to nieważne ile, można wypłacić. Nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej. O to w tej promocji chodzi, że no czy macie zwrot, czy wygraną, to z kasą robicie co chcecie. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja, 2 minuty i można działać. Słuchajcie, lecimy z konkursem, ale zanim z konkursem, to z zaproszeniem do naszej grupy ponad 83 tysiące typerów. Wskakuj, grupa na Facebooku, link w opisie pod tym filmem. Zapraszam też na naszego Instagrama, sporo się dzieje, też sporo konkursów, także wszystko w opisie. I lecimy z konkursem, 5 dych do wygrania, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć. Subskrybować kanał, właśnie zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki. Minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lorient a Lille. Dopisujecie swój login gracza z BetClicka, typujemy do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. No i lecimy z typami. Tutaj jeszcze szybko wrzucam wam podsumowanie, jak to wygląda od początku miesiąca u chłopaków. Lecimy z kuponem od Artura. Tutaj mamy zwycięstwo Widzewa, który po prostu jest faworytem. Artur stwierdził, że grają na własnym boisku i z GKS-em w takiej formie powinni sobie spokojnie poradzić, więc 1,80 spoko. Kurs dorzuca do tego minimum gol Lorient, który w każdym ligowym sezonie strzela na razie gola. Lille, no nie mrawo weszło w ten sezon, nie jak mistrz Francji, więc tutaj po prostu Artur stara się złapać gola underdoga i z tego ma 234 zł do wzięcia. Jeżeli chodzi o kupon Błażeja, to jest taki overowy kupon, czyli na początek overowa druga Holandia. Tutaj liczy na overka 2,5 goli w meczu Telstaru i Almere po kursie 1,59. Spoko jak na takiego overa, jeżeli spojrzymy na historię spotkań. I dorzucę tego jeszcze Botim, to skoro w drugiej Szwajcarii, to jest po prostu, no też overowa liga. Jeżeli ktoś śledzi te niższe ligi, to są dwie takie naprawdę overowe ligi, gdzie tych goli jest sporo, z tego nieco powyżej podwojenia i jest jeszcze oczywiście kupon od Daniela. Tutaj minimum jeden gol przeciwnika Debrecenu. Debrecen w tym sezonie bardzo dużo strzela, ale też bardzo dużo traci i to stara się wykorzystać tutaj Daniel, który idzie w gola underdoga, w minimum jednego gola underdoga po kursie 1,53. Patrząc na defensywę Debrecenu, to jest naprawdę fajna propozycja. I dalej mamy takie dwa turbo dopychacze, czyli overki 1,5 gola, te najniższe linie po takim sensownym kursie, żeby ten kurs kuponu troszkę podskoczył. Mamy Benevento z Lecce over 1,5 gola i Estrella z Rio Ave powyżej 1,5 gola, czyli oczywiście drugie Włochy, druga Portugalia, z tego 231 zł, czyli dzisiaj krótko zwięzili na temat 3 kupony za 100. Trzymamy kciuki, żeby to weszło, no i jutro, oczywiście pojutrze weekendowe granie, więc będzie jeszcze ciekawiej. Ja dziękuję, że oglądaliście do samego końca i jak zawsze na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam też do naszych grup, wszystkie linki są w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się, dobrego dnia, nara!